Wiesz, że cię lubię. Ja ciebie też, Kuba. Wiesz, że cię szanuję. Ale. Właśnie. Jesteś mężczyzną. No. Pojawiło się, wiesz, pojawiło się w sieci bardzo dużo informacji na temat tak zwanych obozów z Dawidem Kwiatkowskim. Moje obozy, wspaniałe, jasne. Na pewno ktoś... Zabrzmiało jak Kim Il-sen, moje obozy. Moje obozy, jestem Żerowi groźnie, nie, tak. Ale poczekaj, znalazłem informację. Dziewczynki płacą po 2599 zł, żeby spędzić z tobą czas. No. W cenie jest wizyta Dawida Kwiatkowskiego, piłka, gwałtu i prezerwatywa. Jeszcze tampony są. Jeszcze tampony dajemy. Nie, słuchaj, Kuba, to są... No dajemy, no, co? Naprawdę myślisz poważnie? Taki sponsor, stary, no, nic nie zrobisz. Żartuję, Kubuś. Dzień dobry, ile ma córka lat? 12. Kubuś, żartuję, ale nie. Ale poczekaj, wiesz co, czyli dziewczyna ja wchodzi do recepcji, dostaje klucze i tampon? No i prezerwatywy jeszcze. Dobrze, nie, Kubuś, jeszcze, naprawdę, ja nie wiem. Serio, nie jak wiem, to jest? Nie wiem, nie wiem. W ogóle czemu zrobiła się ta cała afera wokół obozów, które organizujemy już 2 lata. Mhm. Dostaliśmy diamentowego Forbesa za to, 2 jakieś złote gazele za te obozy. 2 lata, 12 turnusów albo więcej. Ale co tam się robi, bo... Dzieciaki to są obozy muzyczno-edukacyjne i one się uczą tam muzyki. To nie, ja nie jestem tam sam. Jest mój nauczyciel śpiewu, jest mój zespół. Uczą się gry, tańca, aktorstwa. Mhm. Od 8 do 20 mam po prostu plan tak napięty, że nie mają chwili, żeby usiąść. I potem wracają do domu i dostajemy maile od rodziców, że dziecko wróciło najszczęśliwsze na świecie. Cała nagonka, nie wiem co, dobrze, co się stało. Dobrze, to teraz zadam ci to pytanie, bo myślę, że musimy wytłumaczyć wiele rzeczy. Chcesz powiedzieć, że coś się stało? Wódka ci wyskoczyła na skroni, no nieważne. Nie przeszkadzaj sobie. Tak, żeby wyglądał na żywego, jakbyś mogła zrobić, dobrze? Bo to bardzo ważne w telewizji, że gość się jeszcze trzyma. Czyli nie dochodzi do takich sytuacji, że ty wieczorami spotykasz się sam na sam z atrakcyjniejszymi uczestniczkami turnusu. Że sam na sam chodzisz... Nie po 22. Jakieś plotki poszły, że po 22 nie. Jasne, czyli wychodzisz 21:55, tak? Mówisz? Ale Kuba, ja tych pokoi mam 40 i do każdego wchodzę, zrobimy sobie zdjęcia. One tam mają płyty, które ja chcę podpisać. Ja to robię przez 5 godzin, bo jest tyle. Jest... Dziękuję. To niesamowite, że w drugiej minucie zauważyłeś tę kobietę. No bo jesteś niesamowicie wrażliwy.